Hej, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film o tym, co przydało mi się od 3 do 6 miesiąca, no i troszkę po życia dziecka. Jest to film podobny do pierwszego filmu z tego cyklu, a kolejny będzie prawdopodobnie dopiero za pół roku. Chociaż, jeżeli zgromadzę odpowiednią ilość produktów, którymi chciałabym się z Wami podzielić, to będzie tego rodzaju też film za 3 miesiące. Także zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj chciałabym zacząć od spacerówki, której używamy od jakiegoś czasu. Ja zdecydowałam się tym razem na firmę Silver Cross. Jest to brytyjska marka, która tworzy wózki klasyczne, ale też nowoczesne, takie bardziej zwrotne. Coś, co przydaje się w momencie, kiedy dziecko zaczyna się rozwijać, jest bardziej ruchliwe i potrzebuje większej naszej uwagi. My musimy się bardziej skupić nad tym, co to dziecko robi. Część z Was spytała mnie na Instagramie, czy moja poprzednia gondola już mi się znudziła, czy mi się podoba. Nie, zupełnie nie. Chodzi o to, że spacerówka to jest kolejny wózek, który każda mama po prostu kupuje, bo dziecko nie wytrzyma długo leżąc i jeżeli maluszek kończy pół roku, zaczyna się powoli podnosić, zaczyna sam siadać, to już jest na tyle ciekawy, że niestety w takiej gondoli długo nie uleży. Także my mamy taki wózek o nazwie Silver Cross Pioneer Expedition 2 w jednym i tam jest też gondola. Natomiast moje dziecko jest już tak duże, że w tej gondoli mieści się dosłownie na styk, wypełnia ją od góry do dołu, więc automatycznie od razu zaczęliśmy używać spacerówki, którą oczywiście używamy jej na razie na płasko lub tak na pół leżąco, bo ja też nie chcę jakoś mu w tym samodzielnym siadaniu pomagać. Myślę, że jak sam będzie gotowy, to po prostu sam usiądzie. Ale rzeczywiście ten wózek jest świetny, bardzo zwrotny, bardzo taki nowoczesny, mimo tego klasycznego wyglądu. Ma różne skórzane elementy, takie futerkowe, to jest sztuczne futro, ale futerkowe siedzisko, więc jest troszeczkę cieplej. Bardzo ładnie wykonany. No, pasujący do takiego stylu, który ja akurat lubię. W zasadzie nie mam zastrzeżeń do tego wózka, używam go już jakiś czas. Moim ulubionym miejscem jest to, jest taka ta nakładka na ramę, dzięki której możemy sobie nosić kawę w kubeczku na spacerze. Oczywiście coś takiego można sobie pewnie zamówić gdzieś na Allegro i po prostu sobie do wózka doczepić. No tutaj jest taki dedykowany, ale naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej marki. Jeżeli się rozglądacie za czymś klasycznym, a jednocześnie nowoczesnym i zwrotnym, to naprawdę super sprawa.